Witam w dzisiejszym materiale, który chodził za mną od naprawdę długiego czasu, ale za nie nijak nie mogłam się zabrać. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy w końcu się nad nim pochylę. Chciałabym podzielić się tekstem, który swego czasu przeczytał swoim widzom i słuchaczom Sołowiow. Ba, odrobinę łamiąc konwencję podcastu, wrzucę tutaj krótki fragment o tym, jak zaczyna wspomniany artykuł czytać, po czym go wyciszę i przedstawię Wam moją interpretację tego tekstu. Nie przedłużając, cofamy się do lata 2022. Konkretnie do momentu, kiedy Ukraina zaczęła otrzymywać hajmarsy i postanowiła szczelić sobie w kierunku magazynów znajdujących się na Krymie. Sołowiow, wtedy jeszcze pulchniutki, opalony i agresywny, wyłożył swoje potężne ekspozycje na ten temat, którego tłumaczenie jest tu nadal u mnie na kanale, po czym przeszedł na temat krajów nadbałtyckich, które śmią śmieć pomagać Ukrainie. Trochę poględził, jacy to Bałtowie są niedobrzy, jak to swego czasu byli antysemitami, itd, po czym, tłumacząc genezę podłości tych byłych bratnich narodów, sięgnął po artykulik, który jest tematem dzisiejszego materiału. Oto krótki fragment w oryginale. Kto nie ma czasu oglądać napisów, uspokajam. Nic w gruncie rzeczy nie tracicie. I już za chwilę znowu mnie usłyszycie. A więc Сдай мне слово инспирации этого материала. Я все долго думал, откуда вообще это пришло. И мне такой текст прислали. Вот реально интересная статья. Я прям даже, знаете, удивился, насколько хорошая статья. Я не знаю автора. Если, кстати, кто-то знает автора, буду очень благодарен. текст большой сразу приношу свои извинения. Почему англосаксонский мир притягательнее русского? Куда бы ни пришли русские, первое, что они начинают делать, это строить. Независимо. И так далее. Что зараз услышим в моей интерпретации. Артикул походит из odległego 2014 года, после аннексии Крыма. Автор действительно jest nieznany. Ponieważ ten tekst był przekopiowany przez pół runetu i nadal jest powielany i przypominany. Przez to ciężko dokopać się do źródła. Ale z kontekstu można wywnioskować, że autorem jest jakiś rosyjskojęzyczny, dwaciany mieszkaniec jednego z krajów nadbałtyckich, pełnie z Łotwy albo Estonii, który dzieli się swoją <laughs> bezcenną perspektywą i uczy swoich rodaków w Rosji tajników e, dyplomacji i geopolityki. Oceńcie sami. Echem. Dlaczego świat anglosaski jest atrakcyjniejszy niż rosyjski? Gdziekolwiek przyjdą Rosjanie, pierwsze co zaczynają robić, budują. Niezależnie od zaplanowanego okresu pobytu i relacji z miejscową ludnością. Tak było i w Azji, i w Afryce, i w Afganistanie. Specjalnie wyszczególniłem. Ale najlepiej i najjaskrawiej widać to na przykładzie krajów nadbałtyckich. Tyle tutaj zbudowano w okresie rosyjskiego jarzma, pamiętając o dzisiejszych normach inwestycji per capita, że skala po prostu nie mieści się w głowie. Fabryki, elektrownie, szkoły, uniwersytety, szpitale, drogi, porty i całe miasta. Wszystko to posypało się na miejscową, dopiero co wyciągniętą z magnackich kurników, ludność, jak z rogu obfitości. Budowano w ferworze i dużo. Tak jakby był to ostatni raz. Zresztą, jak zwykle, jak wszędzie. I w rezultacie tych wszystkich i elektryfikacji, melioracji, urbanizacji i całej reszty ci, miejscowa bosonoga ludność, którą jeszcze wczoraj aryscy właściciele wypuszczali do stolicy tylko po to, żeby posprzątać miejsca użyteczności publicznej, umyta, ubrana, nakarmiona, wyuczona na artystów, ludzi sztuki, znawców sztuki, na koszt okupantów zaczęła porównywać życie w swoim gospodarstwie z tym, jak ono wygląda w sąsiedniej rosyjskiej wiosce. I jakoś tak się okazało, że w rdzennie rosyjskiej wiosce po pięćdziesięciu latach nieprzerwanej pomocy bratnim narodom radzieckim, nie było nawet jednej z dziesiątej tych zdobyczy cywilizacyjnych, które nieoczekiwanie nagle pojawiły się u tzw. sióstr i braci. To ma być metropolia. Przeraziła się gromada radzieckich, narodowo-braterskich narodów. Przecież u nas jest sto razy zamożniej. A to oznacza, że jesteśmy sto. 100. Nie, tysiąc razy mądrzejsi i fajniejsi od tej zabitej dechami brudnej rażki. A tymczasem, ach, nawet nie tylko wtedy, ale i w ogóle zawsze i na wszystkich kontynentach, Anglosasi, przychodząc na dowolne terytorium, pierwsze co robili, deptali miejscową ludność niżej poziomu dna. Swojego poziomu dna. W jednych miejscach drogą wymiany ziem i złota na lusterka i grzechotki. W innych poprzez krwawy, nobilitowany grabież. A jeszcze gdzieś poprzez inwestycje, które w trakcie zmieniały się w nieuczciwe przejmowanie majątków. Oni pracowicie i szybko przyciągali zasoby kolonii do metropolii. I również budowali fabryki, elektrownie, szkoły, uniwersytety, szpitale, drogi, porty, całe miasta. Ale u siebie. A ci obskubani Aborygeni, porównując swoją rozgromioną historyczną ojczyznę z błyszczącymi wzgórzami anglosaskich metropolii, gołym okiem widzieli różnicę między sobą, ubogimi i wielkimi Anglosasami, automatycznie odpowiadając na pytanie, kto jest mądrzejszy i fajniejszy. Opierając się o wspomniane wyżej, łatwo można zdiagnozować typowy błąd rosyjskiej cywilizacji, powtarzający się raz po raz od wieków. A konkretnie, sztuczna nierównowaga w inwestycjach we własne i przylegające terytoria. Czy można budować na terytorium bratnich narodów? Oczywiście, że można, ale trzeba twardo zachowywać proporcje. Na jedną szkołę tam trzeba budować dziesięć u siebie w domu, na jedną ułożoną ścieżkę w kolonii trzy autostrady w metropolii, na dodatek dwie spośród tych kosztem zasobów zajętych w tej samej kolonii. I dzięki takiej prostej arytmetyce w ciągu jednego pokolenia będą zapewnione zdumiewające owoce. Nikt pośród bratnich narodów nie będzie nazywać Rosjan niewolnikami, a siebie narodem wybranym. Dlatego że będą dokładnie rozumieć. Wybiera się niewolników, a rodziny się nie wybiera. Oni są, jacy są. Tacy, jakich dał Bóg. Więc jak coś, pretensje kierować do niego. I i i Proszę nie śpieszyć się z nazywaniem mnie rosyjskim nacjonalistą. Wszak nie uważacie za nacjonalistów demokratów Churchill'a i Obamy. A ja zwyczajnie ich cytuję. Jedynie przetłumaczywszy na rosyjski. Nie karmić i bić. Amerykański przepis na miłość narodów. Miałem następującą krótką konwersację. Dlaczego oni, Ukraińcy, nas, Rosjan, nie lubią? Brzmi typowe pytanie otrzymane w prywatnej wiadomości. Dwieście pięćdziesiąt miliardów dolarów, odpowiadam już z automatu. Jak to dwieście pięćdziesiąt miliardów? Nie rozumie moja rozmówczyni. Rosja w ciągu dziesięciu lat zwrotnie pomogła Ukrainie na taką sumę. No i co z tego? Jeszcze bardziej dziwi się moja vis a -vis. A to, odcinam, że pomagali, pomagali i wyhodowali w taki sposób kapryśnego, infantylnego dzieciaka, który ma już dwadzieścia trzy lata, a nadal wali w nachy. A co mieliśmy robić? Porzucić i zapomnieć? Mimo wszystko szkoda? Trzeba było bić. W sensie, tak jak to robił USA. Proszę zauważyć, jak pełna i absolutna jest aprobata dla ich działań na całym świecie. A przecież wszystko jest bardzo proste. USA są mądrym nauczycielem. Niczego nikomu nie wybacza. Stawia do konta za dowolne przewinienie, bez zważania na stopień zasług i wiek. A co najważniejsze? Nigdy nic za darmo. Wziąłeś dwa, oddasz cztery. Ale żeby wziąć, będziesz musiał jeszcze zatańczyć. Pioseneczkę zaśpiewać. Na dodatek nie taką zwyczajną, a taką, od której dostaniesz siódmych potów. I nie daj Boże, w tej piosence zapomnisz chociaż jedno słowo. Albo przekręcisz. Indiajeni jak nie mogli zapamiętać? I gdzie są teraz? Zostali tylko ci, kto mocno przyswoił, że wielki brat zawsze ma rację. Tak samo jest w Europie. Niezależnie od tego, ile nie napaskudziliby ukochani Jankesi w okupowanych Niemczech, zawsze durne gadanie o 100 milionach zachębionych Niemek będzie wyłącznie rosyjską winą. A dlaczego? A dlatego, że w Niemczech do tej pory znajduje się 20 baz wojskowych USA. Dlatego bombardowanie Drezna Niemcy uważają za zbawienie, a Szturm Berlina za skrajne barbarzyństwo. A i Japończycy są niezwykle wdzięczni za atomowe bombardowanie swoich miast. I to z bardzo prostego powodu. Nie będziesz wdzięczny, przyleci kolejna, a potem jeszcze. I tak do ustanowienia pełnej i absolutnej wdzięczności. A tymczasem Rosjanie położyli za bułgarskie szczęście ponad milion swoich żyć. I w rezultacie Bułgaria we wszystkich wojnach walczyła przeciwko Rosji. Wszak nie wiadomo za co niby być wdzięcznym wobec Rosjan. Natomiast Amerykanom jest za co dziękować. Oni w ciągu dziesięciu lat zapędzili Bułgarów tam, skąd Rosja wyciągała ich lat siedemdziesiąt. I Bułgarzy wiedzą jedno nieostrożne miał i obudzą się w ogóle w epoce kamienia upanego. I tak oto budzą się co ranek i patrzą. Nie, jak na razie nie jesteśmy w epoce kamienia. Dziękujemy Ameryko. Cium cium. A co tam cudzoziemcy? Matuszce Rosji udało się nawet u siebie wyhodować całą nację szczerze nienawidzących ją ludzi. I nienawidzą ją z tego samego powodu. Otrzymawszy raz coś za darmo, człowiek nigdy nie będzie wdzięczny dobrodziejowi. A na odwrót, będzie uważać, że dobrodziej jest mu coś winny. I będzie domagać się darmochy, tak jak narkoman kolejnej dawki, w coraz większych ilościach. I oto teraz w Rosji ludzie, którzy są absolutnie nikczemni, nikomu niepotrzebni, i wszędzie niechciani, siedzący wyłącznie na szyi państwa, ale z jakiegoś powodu nazywający się inteligentami, nienawidzą to państwo tak, jak dowolny pasożyt nienawidzi swojej ofiary. Szczerze, i aż do rozkosznego skurczu w żołądku, ale jednocześnie ciągle tak domagają się żarcia. A wracając do Ukrainy, Rosjanie, zrozumcie mnie dobrze. Wy dla nich staliście się agresorami, nie wtedy, kiedy zwróciliście sobie Krym. A wtedy, kiedy zaczęliście płacić im po trzykroć przeklęte 250 miliardów. I będziecie dopóty, dopóki ktoś będzie chciał komuś zrobić coś tak po prostu. Tak jak nawet w najporządniejszej rodzinie. Najbardziej rozpieszczone dziecko wyrasta na zgniłego pasożyta. A co dopiero, kiedy mowa o geopolityce? Dlatego czytajcie Makarenko. On dokładnie opisał proces budowy normalnych relacji między państwami. I patrzcie na Amerykanów. Oni ciągle stosują jego teorię w praktyce. Acz tylko pierwszy rozdział, ale i tego, jak dziwicie, wystarczy dla ogólnoświatowej miłości. Czego i wam życzę. Aha, i ten. Przestańcie nabierać się na kwestie o bratnim narodzie. Czasem można sobie pozwolić na cynizm. Pamiętajcie, to czysto kobiece przysłowie, że miłość wymyślili mężczyźni, aby nie płacić za seks. A więc pojęcie bratni naród Wymyślili oszuści, aby nie spłacać długów. Możecie rozpowszechniać ten krótki artykuł jako receptę na całkowitą miłość narodów. Koniec. Yy, tak. Taki właśnie tekst Sołowiow przeczytał swoim słuchaczom na antenie, rzekomo tłumacząc, z czego wynika takie, a nie inne traktowanie potężnej, ale popychanej przez wszystkich naiwnej Rosji która podbija świat po to, żeby zrobić mu przysługę i go rozwijać kosztem własnego ludu. Mesjasze narodów całe te. Był wspomniany Makarenko. Jest to radziecki pedagog, który stworzył metodologię wychowania dzieci w oparciu o teorie komunistyczne. Samorządowe kolektywy z demokratycznym systemem podejmowania decyzji itd. Jako, że mówimy o wychowaniu w pierwszej połowie XX wieku, w swoich systemach wychowawczych nie stronił od zalecania przemocy fizycznej jako środka wychowawczego. Jest to postać kontrowersyjna, ale niewątpliwie parę dobrych pomysłów wychowawczych posiadał i stworzył pewne podwaliny, w oparciu o które pedagogika obecnie tworzy lepsze i bardziej ludzkie metodologie. Nie czytałam pierwszego rozdziału jego książki wychowawczej, ale zgaduję, że chodzi o jakieś groźby przemocy fizycznej. Czy coś? Co do samego toku myślenia w artykule, jest on wręcz boleśnie standardowy. Schemat pod tytułem My wszystko wszystkim zbudowaliśmy, a oni nie docenili naszej dobroci ciągnie się od lat. W przypadku Kazachstanu jest to klasyczne gadanie, że bogata uprzemysłowiona północ to dzieło RSFSR, a same tereny były prezydentem Stalina i Kazachom dostało się więcej niż zasługiwali. W przypadku krajów nadbałtyckich argument trochę zgrzyta, ponieważ były nadbałtyckie republiki radzieckie są stanowczo zamożniejsze od Rosji. Tutaj uderzają głównie w tony pod tytułem My Wam wszystko zbudowaliśmy. Oraz za ZSRR budowaliście samochody i rozwijaliście technologie komputerowe, a teraz nic nie macie. Trzeba pamiętać, że kraje nadbałtyckie bardzo różniły się poziomem kultury pracy od reszty ZSRR. A mieszkańcy tych przyłączonych na siłę republik byli bardziej dokładni i sumienni. Dzięki czemu rzeczywiście sporo elektroniki skręcano właśnie tam. Jeszcze raz zwracam uwagę, że ten artykulik, który właśnie usłyszeliście, cieszył się piekielną wręcz popularnością i spory odsetek zwykłych Rosjan zaczytywał się w nim i ze zrozumieniem kiwał głową. Wybrałam ten artykuł, ponieważ sama argumentacja i tok myślenia idealnie uderzają w rosyjskie poczucie krzywdy i niesprawiedliwości dziejowej. To właśnie te uczucia towarzyszą Rosjanom od końca lat dziewięćdziesiątych, co jest wyłącznie zasługą propagandy. Ten kierunek nadał osobiście Władimir Włodymirowicz, kiedy doszedł do władzy. Rosjanie nie uważali na przykład w 1994 roku upadku ZSRR za jakąś tragedię i nie czuli, że była to wina Ameryki i kolektywnego Zachodu. To uczucie zostało w nich zaszczepione, a klęska transformacji ustrojowej bardzo w tym pomogła. Ale to już temat na kolejny materiał. Na tym zakończymy. Mam nadzieję, że materiał wywołał u Was uśmieszek litości, a także troszkę poszerzyliście swoją perspektywę i wiedzę na temat rosyjskiego toku myślenia. Ten artykuł był przeczytany co najmniej 300 tysięcy razy, krąży na wszystkich poziomach runetu, od Pikachu przez Live Journal na w kontakcie kończąc. A Sołowiow, czytając go, poszerzył jego zasięg mniej więcej o milion słuchaczy i widzów. Nie można bagatelizować takich głupich, ale bardzo popularnych opowieści o mchu i paproci. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.